Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie Jarku. Witam serdecznie. Ja tak po imieniu, dlatego że nie wiem, jak się to pana stanowisko tak naprawdę nazywa. No, samorządowcy na poziomie gminnym mają tak zwanych oficerów rowerowych. W pana przypadku to byłby chyba marszałek rowerowy. To znaczy tak, rzeczywiście spotykam się z wieloma określeniami, między innymi takim określeniem, jak tutaj pan redaktor wspomniał, oficer rowerowy. Ale myślę, że najtrafniejszym określeniem byłoby tutaj urzędnik odpowiedzialny za po prostu koordynowanie wszystkich projektów dotyczących rozwoju infrastruktury rowerowej w województwie opolskim. Czyli wszelkiego rodzaju ścieżek przede wszystkim. Tak, ścieżki rowerowe. Do tego jeszcze należy tutaj dołączyć element edukacyjny, promocyjny, czyli rozwój infrastruktury rowerowej, promocja tutaj ruchu rowerowego w województwie opolskim i też edukacja szczególnie osób tutaj najmłodszych. Nie przeciera pan szlaków, bo w innych regionach podobne stanowiska już są. Tak, zgadza się. Jest takie stanowisko powołane m.in. w województwie zachodniopomorskim, w województwie śląskim. Ciekawostką jest też województwo małopolskie, gdzie został powołany zespół złożony z kilku osób, które są oddelegowane, odpowiedzialne za realizację tylko i wyłącznie infrastruktury rowerowej w województwie małopolskim. No tu mamy tego rodzaju problem, że nasze samorządy działają w takim systemie poziomym, to znaczy gminy nie podlegają powiatowi, powiaty nie podlegają marszałkowi, więc ta koordynacja pewnie polega bardziej na zbieraniu informacji niż na zarządzaniu inwestycjami. No rzeczywiście, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, w dużej mierze polega to na zbieraniu tych informacji, później jeśli mamy te informacje zebrane, o publikowaniu tutaj wszelkiego rodzaju jakichś dokumentów. No jest to proces złożony, rzeczywiście na przykład my jako samorząd województwa opolskiego możemy realizować tutaj ścieżki rowerowe bądź drogi pieszo-rowerowe. Sami też realizujecie? Tak, wzdłuż dróg wojewódzkich. Od wielu lat Zarząd Dróg Wojewódzkich konsekwentnie przy przebudowie dróg wojewódzkich, tam gdzie oczywiście jest taka możliwość, buduje drogi pieszo-rowerowe lub ścieżki rowerowe. Na przykład teraz takim przykładem jest realizacja, właściwie przebudowa drogi wojewódzkiej 414 od miejscowości Lubrza do miejscowości Prudnik. Tam jest taka sytuacja, że była zniszczona droga wojewódzka zlokalizowana wzdłuż Alei Lipowej. Lubrza, nie Lubrza. Lubrza, Lubrza. Tak. Tak, to jest ten moment. Znaczy, nie no, Aleja Lipowa jest taka, że tam się buduje drogę obok, tak, a tam gdzie była Aleja Lipowa, tam się robi ścieżkę pieszo-rowerową. Zgadza się, to jest... A to jest niezłe miejsce na rowerowy wypadek. Bardzo atrakcyjne miejsce z uwagi na to, że już mamy gotowy tutaj ciąg pieszo-rowerowy od miejscowości Moszna. Będziemy mogli po ukończeniu tej inwestycji dojechać rowerem do miejscowości Prudnik. Z miejscowości Prudnik można bocznymi drogami wzdłuż granicy polsko-czeskiej dojechać do Pokrzywnej, do Jarnołtówka, do Głuchowa, do granicy polsko-czeskiej. Bardzo atrakcyjne tereny, właściwie tereny malownicze ze względu na tutaj podnóże gór Opawskich. Góry Opawskie, dokładnie. No, wiem, że Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna realizuje taki projekt, czy koordynuje taki projekt budowy tych ścieżek na pograniczu polsko-czeskim. Czyli będzie tego jeszcze więcej i one będą lepiej przygotowane z punktu widzenia rowerzystów. Zgadza się. Od kilku lat OROT, Opolska Organizacja tutaj Opolska Organizacja Turystyczna wraz tutaj z współpracuje z województwem śląskim, dolnośląskim i tutaj partnerami z Czech. Głównym celem tutaj tego projektu jest opracowanie tras rowerowych na pograniczu polsko-czeskim. Wiem, że już
tutaj opracowanie jest już na ukończeniu. Niebawem tutaj efekty poznamy poprzez konferencję, która ma być zorganizowana w lipcu na ten temat. I generalnie zamysł jest taki, żeby tam, gdzie jest taka możliwość, trasy rowerowe oznakować i w miejscach, w których ze względu tutaj na uwarunkowania przestrzenne brakuje tych odcinków dróg rowerowych, dzięki środkom zewnętrznym te fragmenty dobudować. Bo to jest chyba największy problem, że każda gmina buduje sobie ścieżki rowerowe i jest koniec, ścieżka się kończy i nie ma dalej nic, tak? A potem kolejna gmina robi to, ale nie wiem, parę kilometrów dalej. I nad tą siecią nikt nie panuje za bardzo w tej chwili. Zgadza się, rzeczywiście jest taki problem związany z tutaj rozwojem infrastruktury rowerowej w postaci takiej, że każda gmina chce przede wszystkim zrealizować bezpieczną trasę rowerową w obrębie swojej gminy i często dochodzi do takiej sytuacji, że gmina na przykład wybuduje tam jakiś niewielki fragment w swojej gminie i żeby od tej gminy do kolejnej gminy dostać się, mamy brak ścieżki rowerowej i potem znów mamy ścieżkę rowerową i rzeczywiście jest taki problem, ale myślę, że w najbliższym czasie też sukcesywnie ten problem będzie rozwiązywany poprzez tutaj dobudowywanie tych brakujących fragmentów. A panie Jarku, a macie takie dane, które by dotyczyły całego regionu? Taką mapę ścieżek rowerowych? To znaczy tak... Czy dopiero budujecie? Jeśli chodzi tutaj o kierunki rozwoju ruchu rowerowego, my jako Samorząd Województwa Opolskiego w zeszłym roku opublikowaliśmy opolską politykę rowerową. No właśnie, widzę, że taki dokument tam przyniósł. Tak, przy okazji audycji radiowej ze sobą tutaj zabrałem ten dokument. W tym dokumencie są nakreślone kierunki rozwoju ruchu rowerowego w województwie opolskim. Dążymy do tego, aby popularyzować ruch, popularyzować korzystanie z roweru. No, w tym kierunku idą też te tak zwane programy niskoemisyjne, tak? Bo to nie tylko wymiana pieców, ale także tworzenie takich ścieżek, żeby ludzie jeździli rowerami, a niekoniecznie samochodami. Rzeczywiście. Oczywiście my ruchu samochodowego nie wyeliminujemy. No, nie w tym klimacie. Nie wyeliminujemy, to jest niestety niewykonalne. Natomiast poprzez rozwój infrastruktury rowerowej, budowę bezpiecznych i wygodnych tras rowerowych, jesteśmy w stanie dużą część mieszkańców tutaj województwa opolskiego zmobilizować do tego, aby przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i przy stworzeniu odpowiedniej infrastruktury rowerowej przesiedli się na rower i mogli poprzez rower dotrzeć do szkoły, do pracy, ale też go wykorzystywać w celach takich turystycznych, odwiedzać różne ciekawe miejsca Opolszczyzny. No, przykład Opola, czyli tych rowerów do wynajęcia, tak, pokazuje, że jest zainteresowanie, tak? To był strzał w dziesiątkę. Tak. Ludzie z tego korzystali i dalej korzystać, czy będą korzystać, bo był taki moment zawirowania pewnego. Tak, jest duże zainteresowanie tym. Tym bardziej należy zwrócić tu też uwagę na istotny fakt, że jednak tych kilometrów ścieżek rowerowych w województwie czy w mieście Opolu przybywa. A to też jednak tych mieszkańców zachęca do tego, żeby na przykład zamiast korzystania ze swojego prywatnego samochodu czy komunikacji publicznej, przy sprzyjających warunkach pogodowych przesiąść się na rower i dotrzeć do wyznaczonego celu. Z tego, co już zdążyłem zauważyć, już powoli stacje miejskiej wypożyczalni rowerów pojawiają się. I operator chyba do końca lipca ma czas na tutaj już wystawienie pierwszych 100 sztuk rowerów. No, nowy operator, stąd poślizg. No tak, no ścieżki rowerowe w miastach czy pod miastami, natomiast mamy ten drugi model, to na przykład Dolina Małej Panwi, to moje rejony. Mhm. Tam nie ma ścieżek typowych, tak? Tam są po prostu trasy dobrze wyznaczone i oznaczone w lasach.
i też się cieszą dużą popularnością. Tak, oczywiście. Też można w dosyć stosunkowo niewielkim kosztem wyznaczyć takie trasy rowerowe przez przede wszystkim tereny leśne. W województwie opolskim już mamy kilka takich przykładów, jak tutaj pan redaktor zdążył zauważyć, chociażby Dolina Małej Panwi. Dolina Małej Panwi. Ja sam też jako rowerzysta korzystałem z bardzo dobrze oznaczonych szlaków rowerowych przez tereny leśne, drogi mało uczęszczane w gminie Dąbrowa. Także jest jakby tutaj też taka alternatywa wobec tworzenia tej takiej kosztochłonnej, drogiej infrastruktury drogowej, wobec takich inwestycji, które nie pochłaniają większych środków, a dają efekt w postaci rozwoju tej turystyki rowerowej. Przypominam, że naszym gościem dzisiaj Jarosław Piskorski, Opolski Urząd Marszałkowski. Rozmawiamy o ścieżkach rowerowych. Druga część naszej rozmowy na naszej stronie radiopole.pl. Panie Jarku, mówi pan, że korzystał pan jako rowerzysta, tak? No właśnie chciałem zapytać o to środowisko nieurzędowe związane z cyklistami. Mhm. Wiem, że Piasta Opole, tak? To tak. Takie stowarzyszenie. Takich stowarzyszeń, które grupują rowerzystów, jest sporo w naszym województwie. Tak, jest kilka takich stowarzyszeń, między innymi tutaj już jak pan redaktor wspomniał, Piasta Opole, która działa od wielu lat bardzo prężnie. No to są wasi, znaczy partnerzy dla was naturalni, prawda? Tak, oczywiście, jak najbardziej. To jest nieuniknione, żeby współpracować ze środowiskami pozarządowymi. Między innymi też tutaj jest w Opolu grupa Rider, która też od wielu lat działa i organizuje rajdy rowerowe. Na pewno też są innego rodzaju stowarzyszenia działające też w innych miastach. Jest na przykład prężnie działająca grupa w Głuchołazach, która... Och, no to sławna, Ktukol tak zwany. Było taki, znaczy, kiedyś był taki klub, to pamiętam. Cyprian Szczęsny był szefem tego klubu, to wiele, wiele lat temu pisałem o nich materiały jeszcze jako dziennikarz prasowy. No, ma pan prawo nie pamiętać. Tego akurat nie wiem, może jestem zbyt młodym jeszcze człowiekiem, ale jest właśnie stowarzyszenie w Głuchołazach, które zostało, znaczy inicjuje budowę single tracków w Głuchołazach na... Czyli? Jest to trasa poprowadzona przez tereny leśne, tak odpowiednio wyprofilowana, żeby ćwiczyć też umiejętności na rowerze górskim. Jest przede wszystkim to trasa przeznaczona na jazdę rowerem górskim. To jest, jeśli chodzi o województwo opolskie, pierwszy taki single track. Ostatnio samorząd województwa opolskiego też przyznał dotację, aby kolejny brakujący odcinek na Górze Chrobrego w Głuchołazach dobudować, aby ten single track był sukcesywnie wydłużany i mógł tutaj rowerzystów zachęcać jeszcze bardziej do korzystania z niego. No to jest bardzo wdzięczny teren. No, pogranicze polsko-czeskie w powiecie nyskim, tam jest taka cała sieć ścieżek związanych ze szlakami tak zwanych czarownic, tak, nyskich. To były prześladowania czarownic, nic przyjemnego, dawno, dawno temu. No ale wykorzystywane turystycznie przez nas i przez Jesenik. Mhm. No tak, dokładnie. Jest tych atrakcji na pewno sporo, tylko jest teraz kwestia odpowiedniej promocji tego. Na przykład bardzo dobrym przykładem jest tutaj realizacja pierwszego chyba takiego poważnego projektu rowerowego w Polsce na ścianie wschodniej, Greenvelo. Tutaj inicjatorami było 5 województw, docelowo wytyczono lub wybudowano 2000 km tras rowerowych poprowadzonych przez największe tutaj atrakcje turystyczne poszczególnych województw, tak, Polski Wschodniej. I niewątpliwie to się przyczyniło do rozwoju tutaj turystyki, gastronomii, hotelarstwa i uważam, że w tym kierunku województwo polskie w najbliższych latach będzie szło. No, wiem, że jest taki projekt, o tym opowiadał mi Piotr Mielec z Orotu, by wspólnie z innymi województwami zrobić taki szlak, chyba Blue Velo, jeśli dobrze pamiętam, wzdłuż Odry, aż do morza. Tak, wynika to z faktu, że w 2018 roku
podczas Forum Metropolitalnego we Wrocławiu. To była taka duża impreza dedykowana tematyce rowerowej. Na tej imprezie Urząd Marszałkowski również podpisał list intencyjny związany z realizacją trasy odrzańskiej. Tak jak pan redaktor zauważył, ona ma się zaczynać od województwa śląskiego, kończyć się na województwie zachodniopomorskim. W Świnoujściu tak naprawdę. Tak. Na pewno będzie to ogromna atrakcja turystyczna w Opolu, ale też tutaj na Polsce zachodniej, która niewątpliwie przyczyni się do rozwoju turystyki w naszym regionie i zwiększy ruch rowerowy. No to panie Jarku, czekamy na raport na temat wszystkich możliwych ścieżek, to będziemy pana ścigać. Dobrze, i ja jeszcze korzystając z okazji, chciałem jeszcze tutaj powiedzieć o akcji, z którą będziemy ruszać jako samorząd województwa opolskiego. Otóż we wrześniu będziemy ruszali z taką akcją 2 zamiast 4 opolskie na rowery. Będzie to akcja dedykowana młodym ludziom, dokładnie szkołom podstawowym. Głównym celem tej akcji będzie promocja tutaj jeżdżenia na rowerze oraz edukacja, tak aby tutaj młodym tutaj uczniom pokazywać podstawowe zasady ruchu drogowego. I będzie to zakończone wszelkiego rodzaju konkursami, rajdami rowerowymi, także zachęcam do śledzenia. Na pewno będziemy o tym pamiętać. Proszę się do nas zgłosić, zareklamujemy to we wrześniu dopiero. We wrześniu, tak. No, zaraz po wakacjach. Bardzo dziękuję naszym gościom. Dziękuję za rozmowę. Jarosław Piskorski. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.